Witam Was bardzo serdecznie, Szanowni Konradowi, to jest kolejny odcinek z gry Transport Fever. Oczywiście jest ja, głos mówiący z twojej prawej słuchawki, do prawego ucha oczywiście, w grze, w komputerze, tam. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału. Teraz również to byłby za dzień, ja bym o tym nie powiedział. Zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania tego kanału. O wyświetleń jest coś około 900 jest wyświetleń. A jakiejś subskrypcji jest o wiele mniej, więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, abyście zasubskrybowali ten kanał. Oraz zobaczyli również poprzedni odcinek z tej gry, jak i również wszystkie, nie wszystkie, odcinki, które Was zainteresują z innych gier. Bardzo serdecznie zachęcam. A my zajmiemy się. A no właśnie, jeszcze tutaj został ci łapeczkę w górę dla statystyk, właśnie, żeby tych wyświetleń było więcej. To by się przydało. Rzeczy, jak widać, pociągi zarabiają. Tak, to sobie radzi 23 na 58. Indusji do tego Rzeszowa trochę gorzej. Wiecie, dziecko, za chwilę tutaj nie wiem, do zajezdni wyślę może. Nie możemy zrobić tak, ty i tutaj zajezdni. Ja zatrzymam sobie na chwileczkę czas. Kupimy tak ten pociąg tam. O, kupił się. Myślałem, że za wolno kliknąłem. Nie, nie te wagony. Ja jeszcze mogę tam tych wagonów kupić. Dobrze wiedzieć. No to ciekawe, dobrze. Więc panie, jeźdź pan. Nie na sprzedaż, wiesz co pan, idź pan po prostu do zajezdni. O. Teraz cię będą wagony, dam tam temu. Już widzę, że ich kupicie, może na ciepło. Mogę sobie włączyć tam opty, że one się nie starzeją, te wszystkie wagony, no cóż. Niech nie musi zwalniać na tym rozjeździe. Dobrze, i teraz się zatrzymajmy, weźmy. Temu przekażę wszystkie te wagony. My go sprzedajmy w ostateczności, mogę mu jeszcze zafundować, tak żeby miał tam na dobry koniec jeszcze tego. Jedź. Tamten się chyba przez to zatrzyma, czy nie? Tak, tamten się przez to zatrzyma. Jaki fajny ten pociąg. Ja bym gdzieś taki widział, tylko trochę ten. Tylko odmalowany. Mi się wydaje. Zobaczycie, po tym to będzie tyle tych pociągów, że to nawet wszystkich rodzajów pociągów nie będziemy mieli. Zobaczycie. Teraz to na razie mamy wszystkie do tej pory, ale po tym jak będą już to nowoczesne, to no i wiesz, coś się będzie działo. No jedzie to 80, to tam może 90 jechać, ale na 80 na tyle to uwagiony pozwalają. No i widać, więcej nie potrzeba, bo to jest bardzo krótka linia. Przyjechał, to co miał zostawić, zostawił. No widzicie, się rozpędza, rozpędza, zanim się rozpędzi do tych 80, to już będzie musiał hamować. W przyszłości może jak pociągniemy tam linię kawałek dalej, to też pewnie się stanie. A
Tam jest krótka linia, to na to, to nie potrzebuje nawet na lokomotywę wydawać tyle. No będzie jeździł też dalej. A nie wziął wszystkiego, bo to też jeszcze na ten to pociąg jest. Dobrze, chlip do ino Wrocławia jeździ chyba. Tak, jedzie nawet pełen. Więc Boże dowozi, to znaczy bydło. Ja dobrze, ładnie nazwałem. Żarcia w ino Wrocławiu nie brakuje, to mnie bardzo cieszy. Jak tam wyglądamy ze sklepami? Trochę w tamtą stronę się budują z tymi sklepami. Zrobił o połączeniu drugą ulicą, mogę sobie zrobić coś takiego. Teraz wziął o taką uliczkę i tak pociągnął. Teraz tutaj też mają zasięg. Teraz jakby tu się chcieli bardziej budować, to by ten, mieli dostęp. No w ogóle jest jeszcze hel po drodze, tak może jakby tam linią dojść trochę zboczyć, jeszcze o hel gdzieś tu po drodze zahaczyć. Hel ma tak... Trochę nie dać, jakbym chciał teren. Jest ten. A tutaj jakby dać stała taka stacja, to by wystarczyło? Tak by wystarczyło. Można było pomyśleć, jeśli tutaj dojazd, to jakiś za tą górą, no chociaż tu jest koniec mapy, no ale dobra, byśmy przeżyli. Myślę, nie tutaj, po co ja taką drogę usunąłem, nie wiem. Tą drogę chciałem usunąć. Teraz tak wybudujemy sobie tutaj drogę, to znaczy drogę, tor. Stację, tylko jedną stację. Więcej stacji nie będziemy potrzebować. Na razie tylko z jednym torem nie potrzebujemy, więc... Okej, postawmy sobie ją tutaj. O. Stoi, no i elektryfikowane jest od razu. Dobrze, więc przejdźmy już tutaj do tych torów. Jeśli już też będą zelektryfikowane, jak już budować, to już budujmy. Dobrze, więc jedziemy. 126, aż tak dużo. O Jezu Święty, nie będę tyle na tor wydawał. Już nie przesadzaj. 170, dobrze, jak nie mniej po kosztach. 33, 22, 32, 89. Czemu tutaj aż tunel? Aż taka jest różnica terenu, że tutaj aż taki tunel trzeba by zrobić? Dobrze, no nie da się inaczej. I będzie i tunel. Już bardziej na moje pieniądze, masz sobie, o. Spłaćmy sobie na czysto kredyt. I mamy nasze 29 milionów na własność. No i tak się rozpoczyna grę. Transport Fever. Bardzo szybki początek, od razu mamy pieniądze na koncie praktycznie. Dwa odcinki, ja tam tylko jedną trasę wybudowałem przecież wcześniej. Dwa odcinki, ile mają pieniędzy? Znaczy 30 milionów, no, kupi się jeden dobry pociąg, czy tam to dwa i już nie będzie tego. Ile tu będzie? No, ze stówka będzie, dobrze. Więc tak, stój czas. No tak, tu nie będzie wyjścia na dwa tory, na pewno.
jeszcze dwa tory zostały, tak żeby było. Może ktoś tam kiedyś będzie jeździć na tym butarze, zobaczymy. 63. Ja się nie zgadzam na takie prędkości tutaj. Wsuniemy dlatego ten fragment toru. No fajnie drogi, trochę dużo budynków też. Czemu jest budowa niemożliwa, no? Aha, tutaj był ten. I się droga spotkała przez to. Dobrze. Takie prędkości nam w zupełności wystarczą. Więc teraz tak. Oczywiście trzeba tu odbudować tę drogę. Tutaj duże nachylenie, budowa nie może. Okej. Okay. I tak ją tutaj wybuduje i tak. No. Nie denerwuj. I też poznajmy, że mieli jakieś ładne to miasto, nie wiem, jakieś zbocza skaliste. Podjechać po prostu, żeby zrobić proste. Tutaj do tej krótkie pociągi, no nie można tylko puszczać, nie. Dobrze, przeżyjemy. Przeżyjemy, a już chwilę będą jechały wolni, no. Dobrze, i tu już 120. Pięknie. No tak, semafory. Semafor wyjazdowy będzie tutaj. Po tej sobie tam gdzieś jeszcze jakiegoś postawimy. Tu będzie semafor wjazdowy. Z jakiegoś semafora damy. Tu przed tunelem damy semafor. Tutaj nie wiem, za tą górą może stać semafor. Tutaj może stać semafor. No. Tutaj też może stać semafor. Dobrze, teraz podróżnajmy tutaj trochę. A czemu to jest pauza? Nie, może sobie tam gra lecieć. I to tam nie przeszkadza, się będą chociaż pieniądze darmowe zbierać. Znaczy darmowe, no. Oni tam będą zarabiać na tych biednych mieszkańcach tych tutaj miast. Nie, to już dla mnie są darmowe, bo ja tutaj tylko cały czas pracuję, wyrównuję teren, a oni tam nie zarabiają. Pewnie oni też z tego wypłaty będą mieli, a ja ten. A ja będę miał z tego tor budować. Że tutaj możemy zajść, to by nie potrzebujemy aż tak daleko równej tego terenu, bo to tylko chodzi o to. To jest przy torze, ani nie wiem, 3 km od niego. Jakieś nie wiem, jeszcze góra na skraju mapy, a dobrze, chociaż nie będzie, jak się będzie jechać z lądu, nie będzie widać, że tu się mapa kończy za bardzo. Zwiększmy pędzla. Opędzlujmy ten. Wiadukt. Jedźmy dalej. Że ten tutaj tor tam niech się dziś po prostu kończy i tyle.
a ja puściłem czas. Ja to jestem, mam na pewno te pociągi będą zarabiać. No, już to widzę. Ach, już pewnie ze 3 razy mi to w komentarzu napisaliście, wiem, też tak lubiłem robić komuś pizzy w komentarzu, jak te. Czego zapomniał. No ja się odcięć nagrywa, to się nie widzi tego wszystkiego. Dobrze, i teraz trzeba tu jakiś ładny, o, przejazd przez ten tor zrobić. W zresztości możemy, o, dać tutaj, że sobie mogą ten wybierać. Teraz też spinaczka górska tu się zaczyna. Trzeba dosyć wysoko podjechać. Wejdźmy i wyjedźmy tak. Czemu aż tak? Nie potrzebujemy aż tak z tymi kosztami jechać. O. Dobrze. Wyrównajmy. To co żeśmy popsuli. O, już teraz wiedzą, jak mają jeździć chociaż. No i to mi się podoba, że wiedzą, jak mają jechać. Jeszcze tak tu postawimy z jednego semafora. Nie stoi. To może nie z tej strony, tylko... Ten semafor z tej strony to może dużo potencjuć. Bo one tak lubią. Niby są, to nic nie robią, a w pewnym momencie pociąg pod prąd jedzie. Przez L. No i powrotar. W normalnym życiu by to się na pewno nie opłacało. No nie dobrze. Pomijając ten fakt. Zatwierdźmy. No i teraz informacja, dodaję stację, bla bla bla. Dobra. Wszystko wiemy przecież. Dobrze, kontynuujmy teraz jazdę tych wszystkich pociągów biednych. O. Już jedzie, zobaczmy. Popatrzmy. Mnie i tak jeszcze nic w tym helu za dużo nie zostawi, no ale jedzie 50, no ledwo to się pod tą górę wdrapuje. Czekam na lepsze pociągi, jak w końcu będą. A tych to niby tu wejeżdżą, ale szkoda ich na kupować. No, krokodyl jest. Koniec, jak ja się cieszę, to krokodyl, a widzę, ile ty jedziesz? Koleżko nasz, krokodyl. O Jezu, tylko 75, a to najmniej mi się nie opłaca mi modernizować dla ciebie, a czemu ja zamknę ten pociąg? Nie wiem. Opłaca mi się dla niej na linii ten modernizować, niby jest trochę lekki, tak? Mi się nie opłaca. Druta ciągnąć. Nie zatrzymał tym helu? Cóż to się niby wydarzyło? Czyli stacja tu jest. No jest hel. Siedlce zachód. Hel. I no wraca. Się nie zatrzymał. Dobrze. Widocznie nic nie miał do helu, może i dlatego się też nie zatrzymał. Tak mi się tylko wydaje.
mam taką nadzieję. Jak nie widać, że tam jest fajny mapy zadatko. Tak mi się wynajmniej wydaje. No tutaj trochę bardziej liczy. Pociągniaką tym nie są prędkość. Nie powinien jechać tu, bo on ciągle przyspiesza, zwalnia. Oczywiście robię te przejazdy tymi pociągami, dlatego... A ty tej gościu co robisz? I co ostatni chodzi? Robię tylko te przejazdy z pewnych powodów, żeby widzieć, jak się zachowują te pociągi. Trochę tym koła potem. Wydawaj odgłosów, no i się rozpędzi. No już tutaj nie jedzie tam przez żaden cel, przez nic, tylko... A co miałem tam drogi tor budować i marnować pieniądze? Widzisz, ten tutaj był zrobiony. Może w przyszłość budujemy i tam drugi tor i będzie jeździł tutaj tamten. A tym na przykład ustawimy na linii pasażerskiej. No bo ci co sobie jeździ ten. Pasażerski tym niedługim okresie czasu można planować zrobić. Tam będzie dwa dymy jadą, jeden dym i drugi dym od razu. Przyjechał, teraz trzeba będzie pewnie jeszcze jeden pociąg dodać do tego. Jestem szczęśliwy, bo tu chociaż coś czeka już ten. Coś tu robią. Nie jest tak, że się obijają tymi pociągami, no. Jechać, jechać, ale cały czas wydajność tego niby jest większa od wywozu, no. Głup piętrowy, daj coś tam. A nie, wszystko się rozwija po prostu. Może jeszcze gdzieś tutaj jest taki rozjazd, to tutaj jeszcze jest ten szczyt, no, od razu niedaleko. Coś sobie pomyślałem. Żeby jeszcze korzystać na coś te 5 minut odcinka. Stwórzmy tutaj stację. Dobra, nie stoi. I połączenie z ulicą też się przyda. Jak tu się łączy, będzie lepszy ten. Zasilony może tam. Miejscą bronią. Z moich wymyśleń wynika. To przejść tutaj spokojnie. Przejść tu by jeszcze dodać o. To najładniej by wyglądało. Przed tym tam, a to tutaj. Dać mocny rozjazd. Tu jak najbardziej na płasko, nie ma sensu przesadzać. Kupa koszta, zetnijmy. O, tu niestety musi być tak, bo ta droga mi tutaj. Jak ten tor. Hehehehe, śmiesznie wygląda. Tu schodzi po to, żeby dojechać do drogi. Nie, no. Powiem tyle, to super.
wyśpisz, tak? Wrogą po prostu zrobimy tak. A teraz czyżby to nie wygląda bardziej rzeczywiście, że wroga podjeżdża, co odwanie tory do broni? Tu się chociaż w miarę dobrze zrobiło, no tu nie będę marudził, bo tam jest ok. To 96. Idealnie, i tu zrobimy tyle. Drugi tor. Idealnie. I teraz tak, jakiś tym musiał wjechać tutaj, nie tu. O! Dało się. No tutaj też sobie można taki rozjeździć zrobić. Niech będzie. Co mi tam szkodzi? Taka centrala rozjazdowa normalnie w innym miejscu. Dobrze, no jestem zadowolony, tu oczywiście semaforki, wjazdu na ten szlak. Tutaj te dwa, tuż tu za tymi. Tutaj też samo. Tutaj jeszcze te dwa. I tu semaforek wjazdowy. I teraz nowa linia kolei towarowej. Leby na szczytny, no. Czyli stan będziesz jechał tutaj. Jaki ty teraz tor tylko byś chciał tu wjechać? No nie wiem, czy ty tak będziesz mógł tu wjechać. Troszkę kiepsko, wiesz co, za chwilę ci tutaj zrobimy. Modernizujemy to. Troszkę zupełnie tamtego nie będzie. Te tory też tu usuniemy. Da się tą stację jeszcze bardziej jakiejś modernizować? Da się. Także droga przeszkadza. Położenie drogi też zmienimy. To już może się od razu zakryfikować, teraz się chociaż tych surowców nie traci. Tak, cztery pociągi są w błędzie. Dobrze, dlatego zrobimy teraz tak. Ten tor jest. Ten tor też jest tak samo jak był. Że tu po prostu musi iść jeszcze tak. Musi iść jeszcze tak. Stąd musi iść jeszcze tak. O. Teraz tutaj rozjazdy. O, trzeba pozmieniać. I jest nic. Tutaj semaforki takie. I tutaj takie. Teraz zobaczmy, jak tam te linie wszystkie wyglądają. No właśnie, wiedziałem, że tutaj za chwilę się skrzywi.
Skoro siódmy, proszę. Pasuje. I trzeba jednak odbudować ten punkt trasy, bo widzę, że ten żółty cały czas nie wie, co ma robić ze sobą. Trzeba jechać tędy, tu przez to, no właśnie. Zielony chyba łapie, o co chodzi z tym, o co tu widzę. Tak, łapie, no. Zielony wie, jak ma jechać, ale żółty nie wie. Nie wie, jak ma jeździć. Dobrze, chyb do szczytna. A to już by było na tyle w tym odcinku. Przejdziemy się trasą i będziemy robić linię pasażerską już w następnym odcinku. A więc komentujcie, subskrybujcie, ja się mierzę i zobaczę w następnym odcinku. Na razie, cześć.